W porównaniu do lat poprzednich następuje taki sukcesywny spadek odnotowywanych przestępstw. Zwłaszcza widać to porównując rok poprzedni. Myślę, że jest znacznie bezpieczniej i mieszkańcy, jak i turyści, którzy licznie odwiedzają Kraków, mogą czuć się bezpieczniej. Odnotowujemy w Krakowie ogólny spadek przestępczości przy wzroście wykrywalności. W przestępstwach, które dominują, to kradzieże z włamaniem, ale niepokojąca jest liczba uszkodzeń mienia, aktów wandalizmu. Spadła też liczba rozboi i pobić i również przestępstw narkotykowych. Ponad połowa przestępstw jest wykrywana. Takie miasta jak Kraków, miasta znane na całym świecie, muszą patrzeć również przez pryzmat tego wszystkiego, co dzieje się na świecie. I my o tym także myślimy, chociażby jeden z takich elementów, to w tej chwili ogłoszono przetarg na taką zaporę terrorystyczną. To jest taka zapora, która może powstrzymać rozpędzony samochód. Taką zaporę chcemy ustawić przed jednym z wejść do krakowskiej areny. No, po analizie zagrożenia stwierdziliśmy, że tam to zagrożenie rzeczywiście istnieje. Najbardziej zagrożonym przestępstwami jest rejon ścisłego centrum Krakowa, Śródmieście. Obfituje w takie zdarzenia pospolite. Przestępcy często pod wpływem alkoholu nagabują przygodne osoby, to są jakieś rozboje, napady, ale też kradzieże kieszonkowe. Jest tu bardzo dużo turystów czy takich punktów, gdzie kieszonkowcy wykorzystują zagęszczenie ludności, przystanki, komunikacja miejska. Stąd my obserwujemy te działania i podejmujemy też działania zapobiegawcze. Wyzwaniem dla miasta to jest ten nowoczesny monitoring, który w tej chwili już robimy. Te prace są mocno zaawansowane. Niebawem będziemy mieli projekt techniczny. Zakładamy, że do września przyszłego roku będziemy mieli w Krakowie 200 nowoczesnych kamer. Te kamery będą oczywiście wszędzie. No, będą i w obrębie krakowskiego rynku, Starówka, Kazimierz. Te miejsca odwiedzane szczególnie przez turystów, ale nie tylko. Chcemy wprowadzić w Krakowie i mamy kilka takich pomysłów dotyczących ludzi starszych, no bo przecież plagą dzisiaj praktycznie we wszystkich miastach w Polsce są przestępstwa na tak zwanego wnuczka. Myślimy i o tym, chcemy to wprowadzić. Mamy pomysły również na to, żeby wprowadzić elementy takie, powiedziałbym, edukacyjne dla mieszkańców Krakowa i dla turystów, którzy przyjeżdżają. Ja tutaj myślę przede wszystkim o różnego rodzaju oszustwach, kradzieżach, włamaniach. Bo to także jest, ja bym powiedział, taką piętą achillesową takich miast dużych, europejskich, światowych, jak Kraków.